Witam Państwa, Michał Bugno. To jest program Sektor Gości. Znajdujemy się na tarasie Domu Tatrzańskiego Ewa w Kościelisku. A naszym rozmówcą jest dzisiaj himalaista, ratownik i przewodnik górski Ryszard Gajewski. Witam serdecznie. Dobry. Wiele osób, które nie rozumieją himalaistów, pyta ich często, dlaczego chodzicie po górach. Mi akurat tłumaczyć tego nie trzeba, więc zapytam odwrotnie, jak długo jest Pan w stanie wytrzymać na nizinach? No, jeśli chodzi o morze, bo to jest chyba najniżej, to tak, 1,5 do 2,5 dnia maksymalnie. Chociaż miałem okresy w życiu związane no jednak z wypadkami w górach, gdzie może nie byłem na nizinach, ale unikałem gór. I to było w 1988 roku po naszej wyprawie w Andy, gdzie zginął mój bardzo dobry kolega. No i przez parę lat w ogóle się nie pojawiałem w Tatrach. Co pan czuje, patrząc na listę pierwszych zimowych wejść na ośmiotysięczniki i widząc na niej swoje nazwisko? Czy to jest duma, satysfakcja, czy takie poczucie, że wpisał się pan do historii światowego himalaizmu? No, na pewno jest jakaś satysfakcja. No, teraz z upływem czasu, bo kiedyś to, no, to był jakiś tam kolejny krok, prawda? Zima to są ciężkie warunki i nie wszyscy wytrzymują. Z tej ekipy naszej zakopiańskiej to właściwie Maciek Pawlikowski, Maciek Berbeka, oni jeszcze jeździli w zimie. Ja natomiast już się powoli wycofywałem, no bo jednak byłem odmrożony, miałem trochę przycięte paluchy i nie bardzo już chciałem w tej zimie uczestniczyć. Aż 10 tych pierwszych zimowych wejść na ośmiotysięczniki dokonali Polacy. Jak pan uważa, z czego wynikają tak liczne sukcesy polskich himalaistów zimą w Himalajach? To znaczy, myśmy weszli w taką niszę, bo wszystkie szczyty zostały zdobyte. Oczywiście działaliśmy dwudrogowo, bo robiliśmy i trudne drogi, ale też robiliśmy tą zimę, którą właściwie wymyślił Andrzej Zawada. Wymyślił ją w Nepalu. No, ekipy mieliśmy mocne. Było dużo ludzi, którzy no, dobrze się wspinali, którzy byli wytrenowani, także można było skompletować bez problemu skład środowiskowy. Po jakimś czasie no, ludzie się oczywiście wykruszali z różnych powodów, prawda? Już nie mówię o przypadkach jakichś tam śmiertelnych, które też oczywiście były i cały czas nam towarzyszyły. I od początku, jak uprawialiśmy ten sport, to było wiadomo, że, no, że ta śmierć gdzieś koło nas krąży. No ale to nas właśnie pociągało. I tak jest do dzisiaj. 12 stycznia 1984 roku dokonał pan pierwszego zimowego wejścia na szczyt Manaslu razem z Maciejem Berbeką. Co najbardziej zapadło panu w pamięci z tamtej wyprawy? Znaczy, jeszcze bym dodał, że było to wejście bez tlenu, bo teraz różnie to z tym jest, z tym tlenem. A to było przecież 30 lat temu. Jeśli chodzi o sam atak szczytowy, no to było potwornie zimno. Ale najgorszy był wiatr. No, ten wiatr to dudni mój w całym ciele. Był moment już po zdobyciu szczytu, że schodząc, no nie mogliśmy pokonać fragmentu takiej przełęczy, takiego obniżenia, bo po prostu ten wiatr tam osiągał prędkość na pewno ponad 100 km. I myśmy się tam po prostu przewracali. Natomiast wymyśliliśmy, że najlepiej będzie, jak będziemy się czołgać. No i czołgaliśmy się głową w dół oczywiście, no bo było lekkie nachylenie. No i tak się udało te tam 30 metrów jakoś przejść, a potem powoli wracaliśmy na pozycję na czworaka, a później już do pozycji stojącej. Głosy, które mówią o strefie śmierci, to ja oczywiście wiem, że tam nie można być za długo. Natomiast jeżeli się jest przez parę godzin na tej wysokości, no to nic się nie dzieje. Czyli nie miał pan takiego poczucia zagrożenia życia, przebywając na tej wysokości, nie, w strefie śmierci? I w ogóle myśmy, jadąc na wyprawę, założyli, że po doświadczeniach z Everestem, że spokojnie można bez tlenu zdobyć szczyt 8000 i tak żeśmy zrobili. Czyli mieliśmy tylko tlen medyczny, no i obstawy w poszczególnych obozach, które no, pilnowały, jakby nam coś się stało, żeby ewentualnie wyjść i pomóc. Największą postacią tamtych lat i w ogóle największą postacią polskiego himalaizmu jest Jerzy Kukuczka, z którym pan wspinał się między innymi na południowej ścianie Mount Everestu. Doszliście bodajże na wysokość 8200 metrów. No, więcej nawet, wyżej nawet. No. Jak pan zapamiętał Jerzego Kukuczkę? To poręczowanie, które myśmy mieli, czyli przechodzenie tej bariery skalnej, gdzie działaliśmy we dwóch,
No, to było dużej klasy wspinanie. No, Jurek to robił wspaniale i to była trudność największa, jaką mi się udało przejść powyżej 8000, czyli to było właściwie takie słabe 5. Co dla obecnego pokolenia wspinaczy, no to właściwie oni w ogóle tego nie dotknęli. No. Patrząc na dokonania Jerzego Kukuczki w Himalajach i Karakorum, uważał go pan za totalnego herosa? Tak, siłę miał. Siłę miał, miał wytrzymałość, też szybkość. No, miał pan wrażenie, że Jerzy Kukuczka lubił ryzykować, że czasami za bardzo ryzykował w górach? Czy u nas wszyscy ryzykowali, także to... To taka ruletka była. Żeby osiągać sukcesy w himalajzmie zimowym, trzeba ryzykować? Tak, oczywiście. Musisz iść po bandzie. Jeżeli nie idziesz po bandzie, to nic nie zrobisz. To możesz jechać do domu. Z tym, że trzeba pamiętać, że inaczej się jedzie po bandzie, jak się ma jakiś bagaż doświadczeń, a inaczej jak tego bagażu nie ma. No, Jerzy Kukuczka miał ten bagaż doświadczeń. No, jak wiemy, w 1989 roku niestety na skutek zerwanej liny odpadł od południowej ściany Lhotse. Jak zareagował pan, kiedy dotarła do pana informacja o śmierci Jerzego Kukuczki? Znaczy, ja wtedy w Szwecji chyba byłem na tak zwanym zmywaku. I tam się o tym dowiedziałem. No oczywiście straciłem kolegę, z którym się wspinałem. Wiedziałem, że ginie facet, który jako drugi zrobił wszystkie 8000 i był naszą standardową postacią i jest wielka tragedia, prawda? Już wtedy było wiadomo, że ten polski himalaizm będzie tak troszeczkę opadał. Jurek przecież on zginął mając 40 parę lat. To był młody człowiek. Obecnie ludzi w tym wieku się uważa za tak zwanych młodych wybijających się, dlatego że nie ma konkurencji. No.